dobry, dzień dobry, Julia. Przejść Dźwięk TV Reklama wraz ze mną, Don Diego, witaj. Cześć, witam Ciebie. Siemano, witam wszystkich. Pierwsze pytanie odnośnie Twojej części konferencji i Denisa. Tutaj no ewidentnie całą uwagę przykuł Alan, a nie Ty i Denis. Nie chciałeś ratować tej Waszej części, żeby jednak, wiesz, wydobyć sobie trochę więcej emocji? Wiesz co, no tak, trochę skradnę Alan Show, ale z jednej strony trochę lipa, ale z drugiej strony w sumie to nawet się cieszę, że wiesz, że Denis wyładował swoje emocje na Alanie, nie na mnie, wiesz, no oszczędził mi po prostu tego, nie? Ja w swoim stylu spokojnie chciałem sobie to rozegrać, z szacunkiem normalnie. Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony już zdarzyło mi się, że zniżałem się do poziomu Denisa, a tym razem nie chciałem tego robić i chcę po prostu bardziej obrazowo pokazać mu, jak zachowuje się sportowiec bardziej, tak? No i dalej będę potępiać jego dzisiejsze zachowania, że dalej obraża ludzi, dalej uderzył teraz Alana, tym razem przeszedł jeszcze samego siebie, bo uderzył go od tyłu właśnie, więc no totalnie, kurczę, totalny gamon, nie? Odnosząc się, mówisz, do zachowania Denisa. Denis wspomniał w wywiadzie, że jesteś chorągiewką. I tutaj chodziło o jakąś umowę z czymś, o jakieś wcześniejsze gale? Jak byś mógł się do tego odnieść? Wiesz co, tam generalnie cała geneza tego wszystkiego się wywiązała z tego, że wiesz, my z Denisem mieliśmy dogadaną walkę. Jeszcze jak miałem kontrakt z Gromdą, mieliśmy dogadaną walkę dla organizacji BIF. Z tym, że była to walka dogadana między nami, tak? I ja na zwyczajnie świecie... Ostatnim elementem tej całej układanki była zgoda włodarzy Gromdy na tą walkę, którzy nie wyrazili zgody na tą walkę, jak na kilka innych, nie? I powiedzmy, stając w tej potyczce, nazwijmy to, między mną a Gromdą, Denis troszeczkę tak, powiedzmy, moją stronę obrał, żeby do tej walki doszło. A suma summarum, później sam się zaczął lipnie zachowywać w stosunku do Alana, bardzo niesportowo, właśnie te 3 razy go uderzył, później tam jeszcze do kibiców chuj wam w dupę krzyczał i tak dalej, tutaj to wszystko potwierdził. A ja na zwyczajnie świecie publicznie wyraziłem swoje zdanie na temat właśnie tych zachowań i Denisa i tak to się wszystko później wywiązało i jesteśmy teraz tutaj. Jesteśmy tutaj, były zawodnik Gromdy oraz teraz obecnie, tak? Mówię o Denisie. Aha, były zawodnik Gromdy oraz właśnie obecny. To jest też bardzo ciekawa potyczka. Czy to też jest jakiś taki konflikt zaogniony przez tą sytuację? Bo widziałam też Mariusza Grabowskiego, który przyjechał tutaj z tobą, tak? Nie, Szefo nie przyjechał ze mną, po prostu przyjechał tutaj, bo też Ewa Brodnicka tutaj walczy, która też jest w tym eksie. Ale akurat nie widziałem się z nim, przewinęliśmy parę zdań, więc... No tak rekreacyjnie. Tak, on tak rekreacyjnie, no jakieś tam, nie wiem, może coś podpatrzeć albo coś, wiesz, no nie wiem. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o taką konfrontację moją a Denisem jako dwóch gromdziarzy, no nie ma to żadnego znaczenia, nie? To w ogóle brzmi... Gromdziarzy, nie? Tak, dwóch gromdziarzy na highligu. No właśnie. To jest takie dość ciekawe zestawienie na highligu, ponieważ tu już wchodzimy w taką właśnie sferę sportową, a nie tych freaków. Pytanie, jak przebiegają twoje przygotowania? Jak twój parter? Każdy o to pyta. Nie robię parteru. Przygotowuję się cały czas w stójce i zamierzam tą walkę prowadzić w stójce. Ale nie wykluczasz tego, że ona może przejść do parteru? Tak, nie wykluczam tego, no, ale mój mizerny poziom parteru wystarczy. Nie myślisz o tym na razie, rozumiem? Nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam jakoś super wpływu. Wiesz, no też ten krótki okres czasu nie jestem w stanie nadrobić jakiegoś tam, wiesz, tego parteru, żeby nie wiadomo co było dobrego, więc wolę skupić się na tym, co robię dobrze i po prostu to jeszcze udoskonalić, a tamto już zostawić po prostu, nie, już poleci na flow. Mówisz krótki okres czasu, a kiedy była ta pierwsza konfrontacja i myśl walki z Denisem? Mówię tu o tej właśnie, gdzie wyniknęła ta spina jakiś czas temu. Znaczy wiesz co, to już parę miesięcy temu, nie wiem, ze 3-4 miesiące temu, jak to się rozwiązało. Czy w głowie właśnie tego, żeby rozpocząć przygotowania, czy już wtedy rozpocząłeś? Wiesz co, ja byłem cały czas, może nie tyle co w gazie, ale tak coś tam w treningu, no bo oczekiwałem na jakąkolwiek walkę, wiesz, no już za kilka dni minie rok od mojej ostatniej walki, więc no tak troszeczkę trzeba odkurzyć siebie, nie? I tak
cały czas jakieś tam delikatne przygotowania były, nie był to bezpośredni, nie było to bezpośrednie przygotowanie startowe, ale po prostu cały czas coś tam się ruszałem. Także jak już dowiedziałem się, że walka z Denisem, no to tylko ukierunkowane przygotowania i ogień. Teraz właśnie widzimy Ciebie w takiej odsłonie, gdzie środkujesz totalnie, ponieważ nie dość, że pewnie stawka finansowa jest o wiele razy, o wiele bardziej wyższa, to na Grondzie, jak wiemy, no jest tak, że nie zawsze dostajesz chyba wynagrodzenie za swoje walki, tak? Nie, za każdą odbytą walkę jest wynagrodzenie w Grondzie, tak? Może nie jest to takie wynagrodzenie jak tutaj, choć tutaj jeżeli chodzi o mnie, to też nie jest tak, że ja kurczę, wiesz, za tą garzę kurczę kupię 40 mieszkań, nie wiadomo co, nie, no po prostu no, są jakieś tam pieniądze, mam nadzieję, że będą większe kiedyś, więc wiadomo, jest zawsze jakiś tam niedosyt, bo no, każdy zawodnik jakby ceni siebie troszeczkę wyżej niż go cenią organizatorzy, nie? Więc, ale powolutku do celu, myślę, że wiesz, że z czasem i pieniądze będą się pojawiać większe, wiesz, no ja też nawet nie do końca chcę bazować na tylko i wyłącznie na garzach z walk, tak, wiesz, no ja chcę nawiązywać współpracę ze sponsorami, długofalowe współprace, już wiesz, kilka takich powiedzmy umów mam już od kilku lat, które już funkcjonują, mam nadzieję, że jeszcze kilka uda się nawiązać, więc to jest, wiesz, garza za walki to jest taki zastrzyk, nie? A wszystko inne, cała otoczka powiedzmy pozwala na to, żeby cały czas nieustannie budować sobie to. Tylko właśnie chyba kluczem do tego, żeby wiesz, te współprace się utrzymywały, jest też to, żeby ciągle być jednak w tej gdzieś topce tych oglądanych zawodników. No tak, trzeba być aktywnym. Wiesz co, no ja tak też jestem takim zawodnikiem, w sumie od zawsze byłem, nie? Który, jak to mi mówili, że się nadaje do social mediów, tak? A lubię trochę popierdolić śmieci, lubię się trochę pouśmiechać, trochę pozaczepiać i no i taki jestem. Ale mówię, no kiedyś jakoś nie było mi po drodze, to zrezygnowałem, wróciłem, tylko teraz już z zaplanowaną akcją bardziej, żeby te social media poprowadzić jak należy, a nie po omacku. Zdziwiłeś się dzisiejszym zachowaniem Denisa? Zależy którym, bo tym z Alanem to ani trochę się nie zdziwiłem, bo po prostu no, Denis jest regularnie taki sam, tak? Czyli regularnie popełnia te same błędy i robi te same głupoty, nie? Więc jakoś super się nie zdziwiłem. Myślałem, że będzie, że dojdzie do rękoczygnu w moją stronę, ale chyba się zmęczył i ciśnienie zrzucił na Alanie, więc już u nas było spokojnie. O to miałam pytać też, czy jadąc tutaj właśnie miałeś w głowie coś takiego, że możesz zostać przez niego zaatakowany? Brałem to pod uwagę, ale jakoś tak, wiesz, olałem to. A jak oceniasz jego przebieg walki z Alanem? Kurczę, nie oglądałem, naprawdę nie oglądałem, tylko parę urywków oglądałem gdzieś tam na TikToku, gdzieś mi wyświetliło się. Jestem ale z tego, ciekawa, co widziałem, no to tam słabizna, nie? Na temat jego kondycji i czy uważasz właśnie, że... Nie, no on po COVID-zie był, nie? No to jaka kondycja? Tam nie było żadnej kondycji, nie? Jak myślisz właśnie, czy możesz przeważyć? Co masz do zaoferowania, czego nie ma Denis w tej walce? Śmiech. Ładny mam uśmiech, nie? Trochę żółte zęby mam, ale to tam mam pół biedy. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim dużo lepsza technika, szybkość, bystrość, analiza. Bystry Mateusz. Tak, wiesz, no myślę, że w walce to jest ważne, nie? Żeby bardzo szybko ogarniać i zmieniać, nie? Styl walki właśnie, czy naprawiać rzeczy, które nie działają, tak? No po co bić cały czas, dla przykładu, prawy sierpowy, skoro nie wchodzi, jak można prawy podbródek, który wejdzie, nie? Wiesz, no o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby to wyłapywać te wszystkie błędy, nie? Ja poprzez swoje doświadczenie w różnych sportach walki to mam, potrafię to biegle szybko analizować i przekształcać na swoją korzyść. Denis tego nie ma. Denis po prostu robi to, co się nauczył i będzie robić to do samego końca. A czy ta gala to będzie twoja taka najbardziej zasięgowa gala, jeżeli chodzi o publikę, która zjawi się na hali w czerwcu? Myślę, że może to być chyba najbardziej najbardziej widowiskowa, skupiająca najwięcej widzów, ale kiedyś miałem main event w hali Orbita we Wrocławiu, tam na gali DSF Kickboxing Challenge walczyłem z Maxem Bratkowiczem o pas DSF i tam chyba też było ponad 10 tysięcy widzów, także...
chyba największa tutaj jest, ale nie robi nam jakiegoś tam super wrażenia, że to jest nie wiadomo jakie wow, nie? Jak już się odbyło tyle walk, to wydaje mi się, że kompletnie nie jest się w stanie zauważyć różnicy, jeżeli chodzi o publikę. Jak już jesteś obyty z publiką, to no jesteś, nie? Wydaje mi się, że to nie ma dużego znaczenia, czy jest 10 razy więcej osób, czy 1000. Dokładnie tak, dokładnie. Aczkolwiek wiesz, ja lubię walczyć przy publice, lubię to, tak, gdy nie ma publiki, to tak... Trochę bez wyrazu, nie? A jak jest publika, są krzyki, no to jest dobrze. Aczkolwiek sfokusowany jestem raczej na tym, co się dzieje w ringu czy tam w oktagonie. Słyszę tylko te głosy, które chcę słyszeć, czyli narożnik. Ewentualnie, jeżeli któryś znajomy z publiczności krzyczy coś mądrze, no to też lubię wyłapywać, nie? Bo tak też się zdarzało, że trener krzyczał jedno, nie do końca mi to pasowało, a na przykład drugi trener z trybun krzyczał coś innego. Myślę, a chyba będzie okej, nie? I robiłem to, co drugi trener krzyczał z trybun, a nie ten, co z narożnika. Ale no właśnie, to też jest kwestia, żeby wyłapać te dźwięki, które i wiedzieć, kto to krzyczy, nie? Żeby no, głupot nie robić. Jak wiemy, Piotr Szeliga trenuje z tobą. Chciałam się spytać jeszcze, jakiego przygotowania do walki, ponieważ no, jego rywal dość mocny. Tak, mocno sportowy rywal, a i mocne przygotowania Szeligo. Cały czas trenujemy, zapierdzielamy, nawet chyba gdzieś tutaj chyba nawet się kręci, bo w sumie nie przyjechaliśmy razem, ale widziałem, że też jest, więc... Witam do ciebie na backstage, bo rozmawiałam z chłopakami, to wiem, że mieli taki pomysł, żeby sobie opaski stworzyć sami czarne, żeby mogli wejść właśnie do ciebie wszędzie i nagrać z tobą vloga. Na backstage'u mieliśmy żółte. Prawda? Tak, ale wiesz co... Oni mieli na ręce żółte i czerwone i Max poszedł do sklepu, żeby kupić czarne, żeby mógł do was wejść. Teraz Denis powie, że jesteś ekofidentem. Nie, bo to miał... No co nie, no co Arek nie. Arek specjalnie to zrobił na vloga. Pewnie. Tak, zobaczysz, że to będzie na vlogu. Tak, ale wiesz co, nie było ich na backstage'u. Znaczy, że nie było Piotka, Arek był. Piotka nie było na backstage'u. Ale no co, my się widzimy jutro znowu na sali. I znowu będziemy sobie trenować. A jak duży progres zrobił Piotrek, odkąd trenuje z tobą? Po prostu duży. Po prostu duży, ale aż tak kolosalnie duży, że zobaczymy to bardzo mocno na walce z Normanem? Wiesz, zobaczymy. To też jest kwestia taka, że Piotrek nie ma super wielkiego doświadczenia w walkach, tak? Wiesz, to jest co innego. Jeżeli nauczymy się czegoś na treningu, to jest spoko. Dopiero kolejny etap to jest, gdy zaczyna to wychodzić podczas sparingów. I dopiero końcowy etap to jest, gdy zaczyna wychodzić to podczas walki na gali, gdzie naprawdę jesteśmy naładowani emocjami, więc nie jest to łatwe zadanie. W walce z Arabem udało się raz porządnie zrobić to, co się uczyliśmy i poskutkowało. Mam nadzieję, że w walce z Normanem również przynajmniej raz uda się zrobić tak, jak ćwiczyliśmy. Czy wymarzone zakończenie walki z Denisem jest właśnie takie, jakie Piotr poczynił z Arabem? Nie. Ja nie chcę nokautować. Znaczy, jeżeli będzie okazja, jeżeli się trafi, to jak najbardziej, nie? Ale chcę się trochę pobawić, wiesz, dawno mnie nie było w tej klatce, w ringu, no to chcę wykorzystać do maksimum ten czas. W takim razie życzę tobie dobrej zabawy i na następnej konferencji, mam nadzieję, równie dobrej zabawy, nie tylko na walce. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.